Cześć, cześć. Nie wiem, czy mnie widać, bo jeszcze nie odpaliłam sobie laptopa. Jestem dzisiaj ciut spóźniona. Gdzieś położyłam... A, jest, ładowarkę. I momencik, zaraz do Was wracam, tylko tutaj się załączę. Dobra. Cześć Blanka, cześć Aga. Widać. Widać bokiem. Dobra, to już się przekręcam. Już będę do Was prosto. Jeszcze troszeczkę się może pochylę, żeby było ok. Teraz jest dobrze? U mnie to zawsze ten problem. Zawsze jak jest coś bokiem, to wiadomo, że to na skrapkowo. Witaj, Lidia. Już podłączam się tutaj do Facebooka na komputerze. Nie zapisuj, nie zapisuj. Teraz ok, dobra. To jeszcze tylko Facebooka odpalam i jestem gotowa. Piszcie, co tam u Was słychać, jak pogoda za oknem. U mnie właśnie pada deszcz. O, dobra, mam na komputerze też. Tylko nie widzę Waszych komentarzy na komputerze. Widzę tylko na telefonie. Lidia pisze, że dobrze widać. A, są komentarze. Cześć, Kasia. Dobra, to ja się przedstawię. Nazywam się Katarzyna Dzieciora, Nesmy moja pracownia i dzisiaj będziemy tworzyć sobie czekoladownik z nowej kolekcji Paper Heaven, pocałunek, pierwszy pocałunek. Nie wiem, czy widzieliście już tą kolekcję, jeżeli nie, to Wam troszeczkę pokażę, przybliżę. Mam powycinane już elementy. Blanka, sucho w ogrodzie. Powiem Ci, że u mnie też było bardzo sucho, ale wczoraj popadało, dzisiaj pada, także fajnie można iść plewić. Ale tak mi się nie chce, że mówię, bo odłożę to na później, bo jakbym zaczęła grzebać w ziemi, ja jeszcze nie lubię rękawiczek, to bym miała tu całe paznokcie czarne, wszystkie wiecie, ręce czarne, wszystko czarne, masakra. Cześć Kinia. Widzę, pisze, że piękna kolekcja. I pada deszcz u Jadwigi, witaj. To fajnie, fajnie, że nie tylko u mnie. No to kochani, nie wiem, dajcie znać. Czy chcecie, żebym pokazała Wam tą kolekcję, czy już ją widzieliście, prezentację i nie trzeba. To jeżeli będzie taka konieczność, to Wam tutaj pokażę. Może Wam pokażę? Kingi słoneczko. Coś mi się zrobiło, że cały czas mi wyskakują Wasze poprzednie komentarze. A, Kinga napisała, że mogę pokazać. Jadwiga ma już ją w domu. Także nie wiem, dziewczyny. Pokażę Wam, bo może ktoś będzie odtwarzał tego live'a, kto jeszcze nie widział tej kolekcji i chciałby ją zobaczyć, to Wam pokażę, jak ona wygląda. Powiem Wam szczerze, że to nie są moje kolory. To nie są moje kolory. Nie czuję się w nich swobodnie i dobrze, aczkolwiek zobaczymy, jak się będzie z nimi pracowało, bo wiecie, jak to jest. Na pierwszy rzut oka może coś wydawać się takie niekonkretne, ale w pracy może fajnie to wyglądać, może fajnie się układać. Kompozycja. Witaj Natalii. Już Wam pokazuję, co ja tutaj mam. Zacznę może od tych dużych arkuszy. Ja już w sumie sobie wszystko podocinałam, żeby zaoszczędzić czasu. A nie tak jak zawsze, wszystko długi live i w ogóle, tym bardziej, jeżeli chcę Wam pokazać kolekcję. Także na stronie tytułowej, tutaj gdzie mamy okładkę, mamy także
Wianuszki jak zawsze. Te wianuszki tutaj 5 takich bardziej zdobionych, a 4 takie bardziej ubogie. Cześć Aga. Blanków jeszcze nie pociąłaś papierów, to możesz ze mną pociąć. Mam nadzieję, że Was tutaj zainspiruje i pójdą w ruch papierki. Na naszym sklepie one już są. Także można też sobie zamawiać. I arkusz numer 1. Tak sobie tu zerkam też na komputerze, jak to wygląda, bo tak przechylony mam, wiecie, przekręcony mam ten ekran i jak miałam na moim tutaj odbiorniku, na moim ekranie, to wyglądało jak miałam poprzednio, że miałam bardzo szeroko, a teraz mi się wydaje, że mam wąsko i nie chcę tutaj nic poucinać. I z tyłu mamy taki arkusik, taki trochę marmurkowy. Po 2 arkusze w kolekcji, to już wiecie, standardowo. Arkusz numer 2, tak mi się wydaje, że jest całkiem inny do tych arkuszy poprzednich, bo jest, zobaczcie, taki bardzo blady, jasny. I ten jest, no, taki bliższy mojemu sercu, lubię takie jasne papiery. Ten tył mi się w ogóle nie podoba, nie wiem, jakoś tak nie za szczególny jest dla mnie. Nie za wyraźny taki. Znaczy wyraźny jest, ale tak w zastosowaniu, że tak powiem. Arkusz numer 3. Ten jest bardzo konkretny. Ten przypadł mi do gustu. I teraz go będę używała na pewno. A paski listkami macie? Mamy wszystko, Maryla. Mamy wszystko na sklepie. Zaraz tutaj podlinkuję Wam. Ten arkusz jest bardzo fajny. Nie dość, że ta strona jest naprawdę bardzo interesująca, to jeszcze z tyłu naprawdę fajne jest to takie blado-murelkowe tło. Bardzo mi się to podoba. Także te dwa arkusze całkiem. Całkiem nawet to wygląda. I arkusz numer 4. Czekajcie, bo jeszcze w międzyczasie próbuję Wam tutaj podlinkować tą kolekcję w naszym sklepie. Mamy, tak, wszystko mamy, zgadza się. Kinga zadbała o to, żeby wszystko było na sklepie. Czekajcie, wkleję Wam komentarz. Tak to wygląda, plistki. Kończy czekoladownik dla 2 9-latków. Myślę, że to chyba ten czekoladownik na, jakby to powiedzieć, na zakończenie roku. Teraz to będzie bardzo modne, czekoladowniki na zakończenie roku, bach, wszyscy robią. Agnieszka pisze, że też ma te papierki, też się nie urzekłem, złota dama. No, powiem Ci, że złota dama to też dla mnie taki must have, aczkolwiek jednak bardziej mi się podobają miłosne zapiski. Nie wiem dlaczego. Taka jest, no nie vintage'owa, ale też taka bardzo ciekawa. Też bardzo ciekawa ta kolekcja. Co Wy tu jeszcze piszecie? Witaj Iza. Dobra, arkusz numer 4 w takiej rameczce, też do layoutu z taką kompozycją tutaj na dole. I wiecie co? Te kwiaty występują w dwóch wersjach kolorystycznych, w dodatkach zaraz Wam je pokażę. A z tyłu są paski. No i na przykład te paski bardzo fajne, uniwersalne, tak jak kropki, tam dalej chyba będą kropki, tak, na następnym arkuszu kropki. Tutaj znowu taki trochę layoutowy arkusz i z tyłu właśnie są kropki, które ja tutaj wykorzystam w moim czekoladowniku. Nie wiedziałam, na co się zdecydować. Szkoda mi było docinać, wiecie, do środka ten arkusz, bo tak, tu pójdą życzenia, tu kieszonka. To jeszcze jest czekoladownik rzeczy z papieru, więc ma takie wygłębienie dosyć mocne. Nie wiem dlaczego, no ale zaraz o tym porozmawiamy też. No i te kropy. Witaj Daria.
I również arkusz numer 6, też taki fajny. Też taki, nie taki, wiecie, zamazany, tylko taki, tu kompozycja delikatna, tutaj na dole coś się dzieje. No i z tyłu takie kwiatuszki, takie kwiatuszeńki. Bardzo fajny arkusz ten. Agnieszka, nie miej wyrzutów sumienia. Dlaczego masz wyrzuty sumienia? Kobieto, coś ty oszalała? Nie możesz mieć wyrzutów sumienia. Never. Dobra, czyli tak się prezentuje kolekcja. Dodatki. Tak tutaj pytała. Kto tu pytał? Kto tu pytał o te paseczki, bo już mi to uciekło. Jadwiga chyba pytała, czy Maryla? Maryla chyba pytała. Są paseczki, zobaczcie, tak wyglądają. W ogóle ja nagrałam haul zakupowy i tak nagrałam, że za przeproszeniem gówno widać na tym haulu zakupowym. Ale wrzucę go i tak kątem oka będziecie sobie mogły zerknąć. Dopijam sobie herbatkę, bo jeszcze nie za dobrze się czuję. Słuchajcie, we wtorek byłam na spotkaniu, było zakończenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, no i oczywiście musieliśmy tam być. Zjadłam pizzę, dwa kawałki. Słuchajcie, czy to ta pizza, czy coś. Tak się zatrułam. O matko, wymiotowałam dalej niż widziałam. Nie mogłam wstać z łóżka. No po prostu fatalnie się czułam. Po prostu fatalnie. Ale na szczęście doszłam do siebie. Także mogę już tutaj z wami popracować. Słuchajcie, paseczki z kwiatami. Wianki. Wianki fajne, jeżeli na przykład ktoś ma logo w kształcie kółka. Tak jak ja. I chciałby na przykład sobie przyozdobić kartkę jeszcze, no to można sobie wkleić logo, cyk, wyciąć, prawda? No i z tyłu na czekoladownik, na kartkę, czy na cokolwiek innego sobie wkleić. To jeszcze taka dodatkowa ozdoba. Szkoda, że takich wianków nie ma ze złotych snów, bo bardzo fajnie by to wyglądało na pewno. Także paseczki z listeczkami i dwa paseczki z kwiatami, takie wąskie. O, zobaczcie, z kwiatuszkami. Nie wiem dlaczego, ale te mi się bardziej podobają kwiaty. I jeden taki arkusz 30x15 z taką dosyć dużą ilością też listków. No i tutaj kwiaty. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że złotych snów to chyba nic nie przebije. I bardzo ubolewam na tym, że w ogóle jest taki deficyt na te papiery. Ciężko je dostać tak naprawdę. Także tak. A co nie złote snykinia, bo nie wiem, jakoś tak rozmawiam tutaj i nie wiem, o co chodzi. Ja też uwielbiam ich papiery. I złote sny to ja muszę zakupić sobie ich tutaj, żeby mieć, wiecie, i oglądać, i mieć. Dobra. Dobra, kochani, czyli tak to wygląda. A jeszcze szybko flowersy. Flowersy już są powycinane po jednym arkuszu, więc tak na szybko wam pokażę. One nie są poukładane tutaj, no, tak jak były, tak jak je kupiłam, tylko oczywiście jak je wycinałam, to przekładałam wszystko, więc... Blanka uwielbia Złotą Damę i Jaga też opisała, że to jest jej must have. Natalii, ładne paseczki. U mnie w Holandii papier można kupić, ale nigdy nie ma tych paseczków i tego dodatkowego arkusza. Aha. Nie wiem, czy Kinga prowadzi wysyłkę zagraniczną, ale możesz zapytać Kinga. Jeżeli prowadzi, to chętnie ci tam wyślę. Złote sny, widzę, że każdy uwielbia. No właśnie, jest taki deficyt, słuchajcie, że dramat. Po prostu dramat. My też musimy tutaj uzupełnić braki, bo no, złotych snów jest mało, tak naprawdę. Ale przechodząc, słuchajcie, do tego pierwszego pocałunku, no to oczywiście wianki, które też tutaj mogą pojawić się w wersji, nie wiem, coś nadrukować w środku. Jeżeli macie tego e-marka, czy jak to się nazywa, to Asia Szulik bardzo często używa, to można kombinować na takich wiankach. Arkusz z kwiatuszkami takimi jasnymi. Ja bym to powiedziała, taki brudny róż. I słuchajcie, gdzieś tutaj jeszcze mam, czy już wycięłam? Nie, jeszcze powinnam.
gdzieś tutaj mieć. Tu są listeczki. Zobaczcie, te listki, one są takie same, tylko są w różnych wersjach kolorystycznych. O, tak to wygląda. Tu tak samo te kwiatuszki też są takie same, tylko to jest bardziej wersja żywa, ta taka zgaszona i po prostu zmieniony układ, tak jakby odbicie lustrzane. Czyli tak to wygląda. Tu są jeszcze takie delikatne kwiatuszki. I tutaj listeczki, o, zobaczcie, takie pomarańczowe, pomarańczowo-różowe. O, momencie, bo to jest tak, to jest inny arkusz, to jest ten arkusz, to jest ten. No i tu jest taki sam jak ten, tylko ten jest zielony, a ten taki skaszony róż pomarańcz. Także nic nowego tutaj. Tak jak co tych znak, każdy arkusz jest inny, tutaj jest powielone. Ale tak, tak wyglądają dodatki. O, Kinga wysyła DPD, może wysłać za granicę, także jeżeli ktoś by chciał, to można się kontaktować z nami przez maila, który jest u nas na stronie, ewentualnie napisać do Kingi słowo, czy na fanpage'a skrapkowo i na pewno tutaj coś wykombinujemy. Myślę, że Kinga zorganizuje taką dosyć korzystną cenową wysyłkę. Dobrze. I teraz tak, słuchajcie, ja sobie powycinałam, żeby Was tutaj nie zanudzać, powycinałam sobie już po prostu arkusze. To jest czekoladownik rzeczy z papieru. Ja nie rozumiem, dlaczego jest takie wysokie to wgłębienie. I powiem Wam szczerze, że ja robiłam tak, że po prostu obcinałam to i to była taka krótka kieszonka i czasami jeszcze podklejałam jakiś pasek z dociętą koronką, wykrojnikiem brzegowym albo na przykład wykrojnikiem, nie wykrojnikiem brzegowym, tylko tym dziurkaczem brzegowym albo wykrojnikiem brzegowym jakimś takim dłuższym. Aczkolwiek ciężko taki naprawdę dłuższy wykrojnik, żeby to 19 cm tutaj miał, prawda? Chyba, że te wykrojniki takie DL-kowe z Craft and, nie, z Passion Crab. Passion, czy jakoś tak to się nazywa. Oni mają takie właśnie delkowe wykrojniki. Ale właśnie może Wy wiecie, po co jest ta, aż takie tu wycięcie i ciężko to ozdobić. No właśnie, też bardzo nie lubię tych okrągłych wyciąć. Zawsze jest kłopot z dopasowaniem papieru. I ja mam dokładnie to samo. Można zrobić na przykład tak, że po prostu strzelić tak. Tutaj cyk i będzie coś takiego, no ale wtedy to zostaje to wgłębienie. Co z tym zrobić, słuchajcie? Kombinowałam, że po prostu odrysowywałam, wycinałam. To zawsze coś krzywo, bo ja niestety koła nie umiem prosto wyciąć. I kombinowałam i słuchajcie, skoczę szybko po maszynkę, bo oczywiście nie przytaszczyłam maszynki. Skoczę szybko po maszynkę. Tu jeszcze pokażę Wam, jakie przygotowałam sobie kwiaty. O. Mamy świetny famiran, mięciutki, przecudowny, delikatny do ugniatania kwiatów. Jeżeli chodzi o takie kwiatuszki, jak ja sobie często robię takie, że po prostu na żelazko i wyjmuję, to jednak jest za miękki i chyba po prostu, jakbym go raz wycięła, to wtedy może tak, bo ten mam wycięty raz albo dwa, a ten mam już kilka razy i jest mięciutki, jest delikatny, jest puszysty, jest no idealny do tego, aby robić z niego róże. Także jeżeli szukacie famiranu, to możecie zajrzeć jeszcze u nas na sklep, czy jest ten famiran. Powiem, że famiran też bardzo szybko się wyprzedaje. Szybko lecę po maszynkę i po wykrojniki i zaraz Wam pokażę, jaki ja wymyśliłam patent tutaj na tą stronę tego czekoladownika. Jestem, już wszystko sobie wyjmuję i zaraz Wam pokażę, co tutaj można pokombinować. Oczywiście przyniosłam sobie także wstążeczkę, o których zapomniałam i już będziemy tutaj działać. To sobie odłożę, żeby tego nie zniszczyć.
Już Wam powiem, moje paski, które tutaj podocinałam do tego czekoladownika, to jest 8,6 cm na 1 cm ten taki, wiecie, w środku. I teraz dobra, to może zrobię tak, że najpierw sobie to okleję tutaj z przodu, a potem będę kombinowała i pokazywała Wam, jak to zrobić z tym. Oczywiście nie gwarantuję, że to wyjdzie, bo już bardzo dawno to robiłam, ale popróbujemy tutaj razem. Mój czekoladownik będzie w tą stronę, więc tutaj muszę przykleić sobie tasiemkę jakąkolwiek do zawiązywania. Zaraz zobaczę, co ja tam mam. I zrobię to już teraz, bo zawsze zapominam, słuchajcie. Zdarzyło mi się już parę ładnych razy, że po prostu zapomniałam o tym, żeby dać wiązanie. No i teraz co tu zrobić z tym fantem? No po prostu dramat. Robiłam tak, że miałam zawiązywany, wiecie, zawiązywany, przewiązywany, nie zawiązywany, tylko przewiązywany. No ale to też jak była kompozycja z przodu, to też tak nie za bardzo było, więc kombinowałam się mocno. Nie wiem, wy też tak robicie, że najpierw przyklejacie sobie tasiemkę, a dopiero później oklejacie? Czy tylko ja mam taką manię, że jak teraz tego nie zrobię, to po prostu później zapomnę. Muszę sobie wziąć jeszcze jakąś tutaj dobrać tą zawiązywanie. To jest czekoladownik dla pani na imieniny, dla pani z przedszkola, więc nie wiem, jak to zrobić. Co ja tutaj mogę użyć? Tych wstążeczek trochę mam. Mam i gnieciuchy, i takie wstążeczki zwykłe. To jest chyba biały, tylko nie wiem, czy ten będzie, czy to będzie pasował. Mi osobiście z tego Craft & Cute Design średnio odpowiadają te gnieciuchy, bo bardzo zostawiają, zobaczcie, takie smechy. Nie wiem, czy tylko u mnie tak jest, że takie smechy zostawiają, czy generalnie one już tak mają, ale jak miałam te, zobaczcie, z Old Fashion Ribbon, to one rzadko kiedy mają, o, rzadko kiedy mają, coś się pruje bardzo. No inny materiał, zdecydowanie. Tu mam taki fajny kawałek i niestety mam tylko taki kawałek, bo on by fajnie pasował tutaj, bo zobaczcie, jaki fajny odcień kremowy i pasowałby, ale tutaj średnio. Lidia pisze, że biały. No białego to tu mam sporo. Tu mam jeszcze szary. Tu też mam jeszcze jakiś kawałeczek, kawaluniek. Nie mam właśnie takiego, kurczę, brzoskwinkowego koloru. I właśnie tak jak Lidia pisze, chyba tam biały. Dam biały i tak. I tak zostanie. Od razu sobie tutaj już przykleję. Rozłożę go troszkę, a mogą go troszkę bardziej w tamtą stronę. Teraz tak, tu zostawię sobie na zamykanie taki dłuższy kawałeczek i teraz sobie nakleję już tutaj tą moją pierwszą warstwę, bo jeszcze nie wybrałam arkusza na drugą warstwę. Cześć, witaj Olu. Robimy czekoladownik. No i tak jak Wam wspomniałam, moje tutaj arkusze mają 8 i 6 na 19 i na 18 i 9. O, może sobie zrobię tak, że tutaj dam tego kleju. Nie
Nie chciałabym, żeby to mi dorobiło jakąś dodatkową tutaj warstwę, jakiś dystans. O, jest teraz dobrze. A i tak tutaj nakleję kolejną warstwę papieru, więc może tego zostać. O. Prawie na styk jest tutaj z tym moim arkuszem, nie widać prawie go. Mogłam dociąć, żeby to był ciut mniejszy, ale musi tak już być. Zawsze jak się zapomni, można dać pod drugą warstwę. Tak można coś pokombinować. A zaraz zobaczę, czy tu jest dobra ta na długość. No dobra. Czekoladowniki, to powiem Wam, że robię też sama bazę i może następnym razem zrobimy sobie po prostu razem z arkusza papieru, chociaż nie mam już takiej 250, zostały mi same 220 gramatura i tak nie wiem, czy to będzie dobrze. Bo ja lubię, jak są, wiecie, no baza, no to raczej taka sztywniejsza powinna być, aczkolwiek czekoladownik oklejam tutaj praktycznie z każdej strony, więc będzie usztywniony. I teraz, tak, tu musimy dać wstążeczkę. Znowu zabawa z tą wstążeczką. Coś mi tutaj uciekło. Witaj, Ewa. Zobaczymy, czy to będzie ok. Dobra, jest ok. Uff, udało się. Udało się, jest dobrze. Lidzia pisze, że wspaniały pomysł. No to dobra, Lidzia, mam nadzieję, że coś sobie tutaj nowego złapiesz, ciekawego. I że wykorzystasz w swojej pracy. Ja to lubię oglądać live'y i jak są jakieś takie fajne patenty, to sobie bardzo chętnie zapożyczam. I teraz tył i ten środek nieszczęsny. Powiem Wam, że stresuję się przed tym środkiem, bo tutaj można łatwo zniszczyć papier i nic ciekawego się wtedy nie zrobi, jak się tutaj wytnie. Ola, kiedyś robiłaś sama, tak? Na te duże czekolady. No, bo nie wiem, czy jest w ogóle, słuchajcie, na te duże czekolady baza. Nie wiem, czy jest. Ja robiłam na te małe. No to fakt, z tym też zabawy, bikowania i tak dalej, sklejania, trochę tego było. Ale na duże to nie robiłam nigdy i chyba bym się nie podjęła tego, bo ja to właśnie też tak zawsze mam wrażenie, że coś mi krzywo wychodzi, także... Także ja też bym na duże nie, raczej nie robiła. No ale na małe to jest naprawdę chwila roboty. No to mam ciut za długi chyba. Teraz tutaj przytnę. Gotowe. Teraz środek. I teraz środek, ten nieszczęsny środek. Tutaj do środka mam papier w kropeczki. Taki też mógłby być, tylko też akurat jest chyba tył. Teraz zobaczę, nie tył, tylko... Czy taki mógłby być, czy jednak nie. Tutaj będę musiała chyba dociąć sobie 1 mm, bo tu
wchodzi mi tak jakby. No zobaczcie, można by też tak zrobić. Gdzieś tu miałam jeszcze jeden paseczek, gdzieś mi uciekł. I wtedy, nie, dobra, nie kombinuję, zostawiam kropę. Bo w końcu tak wykombinuję, że wykombinuję i nie będzie pasowało wcale. Dobra, może ten dam na życzenie, bo on ma takie, widzicie, tutaj takie, taką kropę. Więc ja tu przykleję życzenie, to Goldbox ma na duże, a nie wiem. To ja nie, znam firmę oczywiście, ale nie robię zakupów w Craft Corner. Jedynie co tam kupowałam, to pudełka do wysyłki. Bo oni, wiecie co, jak mają pudełka i są te duże pudełka, takie jak na przykład rzeczy z papieru ma 3,5 cm, to Craft Corner ma chyba 4,5. Jak mi kiedyś koleżanka przysłała takie pudełko, mówię, Boże, Natalka, co ja mam w to schować, jak ta kartka po prostu, wiecie, lata. No 4,5 cm, no to jednak jest sporo. To jednak jest sporo, 4,5 cm. No nie widzę tutaj góry. No dobra, teraz widzę. Jadwiga robi sama na małe i duże. Na małe czekolady, żeby zrobić bazę z arkusza A4 wystarczy. Tak, oczywiście, że tak. Ja to wiesz co, uczyłam się na uczyłam się na tutorialu czekaj, jak ta dziewczyna ma na imię, czekaj. Kurczę, nie Olgi Bielskiej, tylko może i Olgi Bielskiej? Na jakiegoś tutorialu się uczyłam, ale potem ja sobie go zmodyfikowałam, bo było mi niewygodnie, jakoś tak coś znalazłam sobie, wiecie, lepsze rozwiązanie dla mnie. I przerobiłam sobie na swój patent. Także jakoś inaczej to zrobiłam, ale od kogoś coś tam patrzyłam. To fakt. Gdzieś tam widziałam u kogoś taki właśnie czekoladownik, ale tak jak mówię, przerobiłam go na swój. Ale A4 wystarczy bez problemu. Aha, chyba już wiem, o co chodzi, bo ta dziewczyna robiła tak, że on jest tak jakby wyglądał, wiecie jak wygląda baza z listewką? No ta baza z listewką jest tak, że ta nie jest 10 na 10, tylko jest 9,5 na 10. W sensie, że jak tu zamykamy, robimy tak, to ta baza tego była, że tak było widać kawałek kieszonki. A ja sobie zrobiłam tak, żeby tej kieszonki nie było widać, tak przebigowałam sobie dalej. I inne sobie zrobiłam podklejanie chyba kieszonki. Coś takiego chyba było. Ale kiedyś zrobimy sobie razem na live, także spokojnie. Ja już pokazywałam ten czekoladownik na chyba Alter Art. Alter Art, Alta i Art, jak to woli. Na ich kanale, jak tam współpracowałam właśnie z nimi, to robiłam tutorial i pokazywałam, chyba męski wtedy robiłam czekoladownik, coś mi się tak kojarzy dla taty. Także chyba tak to wyglądało. Słuchajcie, podkleiłam sobie w środku nie wklejam tego paseczka, no bo to nie ma sensu, jego praktycznie nie widać. Niech nie będzie się też tam ktoś przyglądał, prawda, co mamy w środku. Więc zostawiam sobie to. Aha, mam tam ten paseczek. Także tutaj nie przyklejam, tylko zaraz sobie zrobimy jeszcze kieszonkę. Do tej kieszonki potrzebne są duże koła wykrojnika. Ja takie mam chyba z Craft, nie, z typy Craftu, bodajże. Asia Ryba robiła, no generalnie to sporo osób robi, słuchajcie, w ten samemu bazę na czekoladowniki, także można sobie pogrzebać, poszukać. Tylko ja robiłam właśnie, tak jak Wam mówię, na mały. I to był tutorial. To nie był live ani nic takiego, tylko właśnie tutorial.
ale też zrobimy sobie razem. Niedługo zakończenie roku będę trzaskać te czekoladowniki ze dwa może. Także spokojnie. Można sobie zobaczyć, przyjść na live'a i zobaczyć. Dobra, to sobie wysycha. A teraz przejdę do tej mojej kieszonki. Ona tu jest, tak jak Wam powiedziałam, tak samo 8 i 6. Na 8 i 6 docięta. I potrzebne mi są te duże wykrojniki. Zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają. To są te wykrojniki z przeszyciami. Takie koła duże z przeszyciami. Nie wiem, czy one u nas na sklepie są. Jeżeli nie, to na pewno można je pobrać. Znaczy pobrać w sensie, że zamówić. Kinga może sprowadzić. Także to trzeba zobaczyć. I co więcej? No i maszynka. No i maszynka. I przydałby się jakiś ołówek. Ja niestety, kurczę, nie mam tu ołówka. Zawsze mam pod ręką, teraz nie mam. Cześć, Artur. Artur, czy znalazłeś bazy 15x15? Że tak zapytam z ciekawości. Że Artur ostatnio szukał bazy 15x15, ale nie wiem, czy znalazł, bo dosyć ciężko znaleźć takie duże bazy. Witaj, Viola. Działamy czekoladownik z kolekcji Paper Heaven, pierwszy pocałunek. I teraz tak, ja na razie nie będę sobie tego przyklejała, bo to nie ma sensu, bo muszę to wyciąć jeszcze. Więc tak, tutaj muszę sprawdzić, wiecie, o co chodzi, czy to jest wszystko, czy to będzie wszystko równe, bo jak już tutaj sobie wytnę, no to już wytnę. Zaznaczę sobie delikatnie. No, czemu mi nie pisze? O, coś tam widać, ledwo widać. Ledwo widać, ale widać. I ajdź. I będę potrzebowała sobie wyciąć właśnie to koło. Ja sobie tak przymierzałam zawsze. Kurczę, no nie chcę tej maszynki tutaj wprowadzać, żeby Wam nie zasłaniać. A słuchajcie, pokazać Wam, co się stało z tą maszynką. Ja Wam coś pokażę. Co ja zrobiłam. Bardzo się spieszyłam, jak były dni scrapbookingu i słuchajcie, wycinałam sobie elementy. I zobaczcie, co się stało. Czy wy to widzicie, jak ona jest roztrzaskana w środku? Nie wiem, czy to widać, zaraz mi się pojawi na ekranie. A widać, na ekranie tutaj w laptopie. Ona jest po prostu zdewastowana. Całkowicie i chyba już będę po prostu musiała zakupić coś innego, bo ciężko wchodzą przez nią płytki. Tak ona wygląda z boku. I to jest dramat. Nie wiem, jak to się stało. Pchałam na siłę. Pchałam tak, że no wiecie, pchałam i masakra. Ja tylko tak potrafię. Dobra, słuchajcie, wracam już do czekoladownika. Sprawdzam sobie, czy to moje koło. No, jest ok, tu. I teraz zobaczę jeszcze, jak to będzie. Wiecie, od tej drugiej strony. Od tej drugiej strony, bo w sumie powinnam tak to zaznaczyć. Ale czy to mi się tu zgadza? Właśnie zawsze miałam problem z tym, że tak tu nie ma jak tego przytrzymać za bardzo, bo się ślizga i krzywo wychodzi. Ale dobra, tu będzie się zgadzało mniej więcej. Tylko jeszcze dół. Tylko jeszcze dół. No i tak, gdzieś, a jest, posiałam. No i na dole trochę mam.
zaznaczone. A zaraz Wam, dziewczyny, powiem, co to są za wykrojniki, jakie one mają tutaj wielkości. Big Shot nie ma tej obudowy. Tak, Lidia, tak właśnie. Były ustawione nierówno i zrobiły dziurę. Tak właśnie było. A wykrojnik, ten największy, słuchajcie, koło ma tutaj, zaraz zobaczymy, to jest 11,1 cm. 11,1,2. Więc to takie naprawdę fest koło. I ja sobie tutaj spróbuję to wyciąć. Tak, nie, mogę Wam wstawić tą maszynkę. Muszę tak kombinować, żeby, wiecie, strzeliły mi się tutaj w... Wiecie, ten wykrojnik, znaczy te płytki, żeby się wstrzeliły. W ogóle nie wiem, czy te wykrojniki, czy te Wasze oryginalne, słuchajcie, oryginalne, czy te Wasze oryginalne płytki też się tak szybko tępią, czy nie? Dobra, dziewczyny, oby było równo, bo to nigdy nie wiadomo tak naprawdę, jak to wyjdzie. Jak to nie wyjdzie, to coś innego wykombinuję. Zaraz zobaczę. Tępią się. A, czyli to standard. Więc jest ok. I słuchajcie, taka sytuacja, że jeszcze z tego sobie wytnę kolejne koło. O! Coś mi tu brudzi. Z tego wytnę sobie jeszcze kolejne koło, tylko już trochę mniejszym wykrojnikiem. Może tak, żeby było bez... Nie wiem, czy mi się uda, że... A nie, nie uda mi się, żeby było bez tego łączenia. Kurczę. Nie wiem, co to były za wykrojniki, ale właśnie miały to łączenie. To na pewno nie były AliExpressowe. Tylko to były właśnie chyba z typu craftu. I one były tak złączone. Dobra, i jeszcze mam coś takiego, taką obudowę. I teraz oby to było równo. Viola ma powyginane i popękane. No właśnie, moje też były powyginane, aż w końcu mówię, dobra, kupuję nowe, bo odbija mi się wzór. Bardzo mi się odbijał wzór, jak wycinałam na białej kartce. Przepraszam, to odbijał mi się, wiecie, wzór. Ten, który był na płytce. Dobra, dobra, dziewczyny, przyklejam. Zobaczę, czy to działa. No, zobaczcie, wyszło tak. To wyszło troszeczkę więcej z tej strony, tak jakby. Ale to nic nie szkodzi. Zawsze wiecie, co można zrobić. Można postrzępić środek, można poradełkować sobie brzegi, postrzępić, żeby troszkę zamaskować te nierówności. Ale generalnie to właśnie tak robiłam większość czekoladowników, że po prostu obcinałam sobie do tego i dokładałam jakąś tam koronkę albo coś. Gdzie kupić nowe? No, na Allegro. Na Allegro, albo jest dziewczyna, taka pani, która też sprzedaje takie właśnie płytki do maszynki. Także, dziewczyny, to jest mój patent i teraz mam przyciętą taką, zobaczcie, taką ramkę i tą ramkę mogę sobie też tutaj, zobaczcie, wkleić. Tylko, że ona jest chyba ciut większa, zaraz zobaczę, jak ona wygląda z drugiej strony. Zaraz zobaczę, jak ona wygląda z drugiej strony, jak ją przyłożę. Czy wystaje mi za to białe? No, trochę wystaje. Można zrobić tak, żeby przykleić to, żeby wystawało, albo można po prostu, tak jak ja, nakleić sobie trochę na ten papier. No nie? Tak to wygląda.
Ola pisze, że w sklepiku Gosi. Ja powiem wam szczerze, że zamawiam sobie na Allegro. Mam Smarta, w ogóle wykupiłam sobie Smarta i jestem tak przeszczęśliwa i w ogóle wszystko, co mogę, to zamawiałabym na Allegro. No bo jak już mam tego Smarta, to już chciałabym z niego, kurczę, korzystać. Ja sobie naklejam tak, żeby tutaj trochę... troszkę tutaj... o, wstawić sobie tą obramówkę. Można zrobić większą tą ramkę, to wtedy jak jest większa ta ramka, to wtedy wejdzie swobodnie w ten papier. Tu mi troszeczkę nie dociągnęło, ale to też wymyślę na to. O, także tak wygląda mój środek. Tylko tu z boku jest jeszcze nieoklejony, ale zaraz sobie to okleję. No i to nieszczęsne oklejanie środka. No tak tego nie lubię, bo mi się zawsze to otwiera, wiecie? Można to przyklejać na klej, ale też na taśmę klejącą. W sumie na taśmę klejącą to łapię od razu i teraz tak, jak się źle coś kliknie, to ciężko oderwać, a znowu tutaj mi się wszystko rusza. No ale znowu z drugiej strony, jak mi się tu coś poruszy, to nie masz takiego stracha, jak jest, żeby oderwać, no nie? No chyba, że się taśmę klejącą przyklei, no nałoży się kleju, żeby jeszcze pomanewrować. No także już wiadomo, gdzie można kupić sobie zamienniki do maszynek. Nie wiem, czy oryginały się czymś różnią. Chyba nie. To jest plexi i to jest chyba plexi. No dobra, to mi chyba chwyciło. Teraz sobie zawiążę mój czekoladownik i robimy sobie już kompozycję. Ja oczywiście klej na gorąco sobie włączyłam wcześniej, żeby on mi się nagrzał. Także już będę miała nagrzane. Postawię sobie tutaj klej z jednej strony, z drugiej strony i. A, ceny się różnią. A, no właśnie. Ceny to tam. Fi. Teraz wszystko drogie, to wszystko jedno. Dobra, odstawiłam sobie. Jeszcze maszynkę odstawię, żebym miała miejsce. Dobra, dziewczyny, robimy sobie teraz drugą warstwę. Druga warstwa będzie podbita na papierze lustrzanym, ale mam do wyboru złoty albo srebrny. Nie złoty albo srebrny, tylko srebrny albo różowy. No złoty też mam, ale weźmiemy sobie może ten różowy. Co myślicie? Nie chcę się odbijać, bo jestem bez makijażu, także odsunę. Aha, no to poliwęglem. Dobra, coś mi się może pomyliło. Ale dobrze, dobrze, Ola, że piszesz. Myślę właśnie, że ten, że
Że różowy. Że różowy. Na 8 cm. Dobra, sobie na 8 cm. Chociaż zaraz, bo to jest 8 i 6. No, będzie ok. Na 19 i no, zaraz zobaczymy. 8 na 19 i 2. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy to będzie ok? Myślicie, że dawać różowy, czy nie? Ten papier lustrzany? Czy to nie będzie to pasowało? A, bo jeszcze dotknę sobie może tą moją drugą warstwę. Czy zrobimy samych warstw? Bez tego arkusza złotego. Znaczy złotego, lustrzanego. Tu mam taki kawałeczek i wykorzystam sobie ten kawałek. Dajcie znać, czy tak będzie fajnie, czy nie. Czy to będzie jednak za dużo. Czy może jednak pobawimy się radełkiem, bo skoro tu jest taka, wiecie, postrzępiona ta wstążeczka, czy jednak radełko i strzępimy. Nie, właśnie nie mogę się zdecydować. Bo czy to nie będzie zbyt mdło? Tutaj musiałabym dać jakiś pod spód jednak arkusik, żeby to troszeczkę przełamać. Artur, to nie ma co się chwalić, że dopiero wstałeś. My już tutaj od rana jesteśmy na nogach. Czy robimy, słuchajcie, coś takiego kwiatowego, bez tego złotego, bez tego różowego. I robimy sobie lekko asymetryczny i z szarpaniami. Znaczy w sensie, że radełkowany. Bo nie wiem, czy dawać ten różowy. Dobra, chyba ten różowy sobie darujemy. Nie chciałabym, żeby było tak bardzo mdło. Jak już damy ten sam róż. Dobra, docinam go na 8 i 18 i 1. Ale wezmę może tą stronę. 18 i 1 i 8 i 1. Albo nie, 8. Teraz okaże się, że nie widać w ogóle spod spodu tego papieru. O, to będzie tak. I na to jeszcze właśnie 17,1. I tutaj na 7. O. Jeszcze taki trzeci paseczek. Artura, kto cię budził co pół godziny? Dałeś się budzić? Się drzwi zamyka od pokoju. Do widzenia, nie ma mnie. Dobra, muszę wytaszczyć mój, no jak to się nazywa? Zapomniałam. Zawsze zapominam, jak to się nazywa. Dajcie znać, jak to się nazywa. Kurczę, wyszło mi z głowy.
Fields. A, dobra. Przypomniałam sobie Fields. I przeładunkuję sobie. Teraz jeszcze tą warstwę też sobie tak delikatnie zatełkuję, tak po samych brzegach, żeby ona się tak tylko delikatnie podniosła. Kurczę, głowa mnie coś boli. W ogóle ostatnio mam takie jakieś boleści głowy. To sobie podklejam i to sobie podklejam na końcówki tekturek. Gdzieś tu chyba mam, a jak nie mam, to sobie zaraz tutaj zorganizuję. Wam pokażę, czego użyję. To jest taka tektura od rzeczy z papieru. Na pewno wiecie, o co chodzi. I ona fajnie robi tutaj jako dystans. To taki nawet wysoko to podnosi. Także tutaj można przeciąć sobie to na pół. Pod takie duże, wiecie, pod takie duże powierzchnie, to naprawdę fajne. Ola, o kurczę, w ogóle jakiś taki sezon jest. Moja Magda też tak z kaszle i w ogóle jakaś taka jest z katarem, ale dzisiaj poszła do szkoły, bo bardzo się rozleniwiła. Były teraz egzaminy ósmych klas. Mieli wolne, dlatego że ona ma przedszkole w szkole. I została w domu. Nie chciała dzisiaj iść, robiła aferę. Oczywiście jak trzeba wychodzić, to ona wtedy ma 15 rzeczy do roboty. Śniadania zjadła mało co, bo oczywiście nie miała czasu, bo musiała najpierw pokolorować kolorowankę. Nie wiem, czy wasze dzieci też tak mają, że jak trzeba wychodzić, to one wtedy wszystko sobie przypominają, że to. Czy tylko moja Magda tak ma? Witaj, Ela. Iza, no okej. Ostrożnie tam jedź. Nadrobisz sobie, zapiszę live'a. A jeszcze chciałam was o coś zapytać. Słuchajcie, jak tam na tym dniu scrapbookingu? Kto brał udział w ogóle w wyzwaniach? Ja się tak cieszyłam, mówię, o, są jakieś konkursy, jakieś wyzwania organizowane, wezmę udział. Słuchajcie, w ani jednym nie wzięłam udziału. Nie zrobiłam ani jednej pracy. Nie wiem, jakiś taki leń mnie dopadł. Po prostu, kurczę, kiedy to zleciało? Tak mi się wydawało, jak oglądałam... Wiecie, te terminy są takie odległe, że jest tyle czasu. Mówię, dobra, to jest tyle czasu. A tu patrzę już wyniki. Nie wiem, kiedy mi to uciekło. Strasznie szybko to zleciało. Widziałam, że tam parę osób właśnie wygrało. Czy w sensie, że te osoby takie dosyć mi znajome, że coś tam powygrywały. A u nas też już niedługo będzie wynik wyzwania.
Braliście udział, widzę, braliście. Uwioli, Ueli tak samo. No, czyli widzę, że tylko nie moja jest taka hardkorowa dziewczyna. Ile rzeczy do zrobienia, tak. Albo jak trzeba iść spać. Albo jak trzeba iść do szkoły, albo jak trzeba iść spać. To wtedy jest najwięcej rzeczy do robienia. Ja nie wiem, czy te dzieci nie są zmęczone. Kurde, blady, że wieczorem moja wczoraj to robiła takie cyrki. Aż się w końcu zalała. Piła wodę, piła, aż się w końcu zalała. Jeszcze powiedziałam do niej, Madzia, nie pij tyle wody, bo jak się ścigasz w nocy, to powiem Kasperkowi. Nawet to nie podziałało. Kasperek to jest taka jej przedszkolna miłość. Nie podziałało. Wiem, że to było takie trochę niemiłe i szowinistyczne, że tak powiedziałam, no ale... Chciałam jakoś do niej dotrzeć, żeby ona położyła się spać, a tu ni hu hu. Miała mnie w nosie. Blanka ma stare dzieci. No ale jednak też to przechodziłaś. W sensie, że też były małe. Też były dzieci małe i też trzeba było je odchować. Dobra, nie będę tu robić może jakiejś asymetrii, bo mi koleżanki powiedzą, że krzywo nakleiłam, bo to wiecie, jak dla nauczycielki, nie? A może dobra, chociaż troszeczkę. Okej. Ola napisała, że moja rano wychodzi chętnie do przedszkola, bo się martwi, że kanapki nie zdążą, albo że jej nie... A to w przedszkolu? O masakra. No moja to nie jest już taka łasa na jedzenie. Przynajmniej, znaczy no w domu jest, ale w przedszkolu to raczej nie. Wiola, tutaj musisz się wyprowadzić, ale gdzie się wyprowadzić? To wynajmujecie coś innego, bo tutaj wy się budujecie. Coś kiedyś ktoś pisał o jakiejś budowie. Coś kiedyś rozmawiałyśmy na temat, ten temat. O, Blanka, jak ja to znam. Ale to jest okropne, bo właśnie dziewczyny same się tak właśnie, o, patrzycie, że takie piękne prace. Ja często tak mam, myślę w Paper Heaven, jak widzę, że są takie piękne prace i widzę, że nie mam szans, nawet się nie zgłaszam. Nawet tego nie próbuję. O kurczę, ale jestem zakręcona. Powiedziałam wam, że nagrzałam klej. Ja patrzę, a ja mam włączony tylko, słuchajcie, laptop. A klej jest niewłączony. Masakra. O, tylko śniadankę je. A obiadów nie, no to... Ja nie wiem, jak to jest z tymi dzieciakami. Różne mają pomysły i różne mają właśnie takie zachcianki. Moja to znowu bardzo obiady to tak lubiła. A teraz coś jej się przestawiło i już tak obiady to średnio. Najlepiej to jakby były jakieś słodycze, wiecie, nie? To ona by bardzo chętnie. Słuchajcie, pierwsza warstwa taka kwiatowa, druga taka jaśniejsza i trzecia taka z takimi kwiatami. I tutaj już na ten moment będę układała sobie chyba kompozycję z liści. Aczkolwiek mam tu jeszcze kwiaty, które wam pokazywałam wycięte, ale nie mam takiego tuszu brzoskwiniowego, wiecie? Żeby to jakoś pokolorować. Ale czekajcie, przecież mam pastele. Mam pastele, u nas w sklepie są pastele, ale chyba troszkę mniejsze, no ale takiego, o, taki mam. Nie wiem, czy to będzie pasowało, zobaczcie, jaki jest, no, brudny ten pastel. Bardzo dawno, oj, bardzo dawno nie kolorowałam pastelami, także nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Mam tu chusteczkę na mokro, to już sobie może ją wyjmę. I te płatki. Dobra, zaryzykuję, wiecie co, i pokoloruję może, co? Kolorujemy?
O, no to właśnie, kurczę, no to fajnie, że już wykończacie dom swój. My to cały czas stoimy w miejscu. Kurczę, wiecie co? Nie widać tego koloru. Chyba, że go tak nałożę. My to cały czas stoimy z budową w miejscu. No jakoś nie wiem, no nie mamy motywacji. Tak jak Blanka do zgłaszania prac, my nie mamy motywacji co do budowy, bo wszystko jest tak cholernie drogie. Dramat, dramat po prostu. Ela, to odpocznij sobie, kawkę sobie zrób, usiądź z nami. Na spokojnie pooglądaj sobie, co tutaj się dzieje. Mam taki właśnie cielisty, ale dodałabym takiego pomarańczu, żeby, wiecie, troszkę ten kolor, no tak zmienić. Coś takiego może, wiecie, to teraz tak wygląda, ale na żelazku to się rozleje. Ten kolorek się troszkę rozleje. O, resztę kredytu spłaciliście. Super, to już łoj, ciężar z głowy, no nie? Tym bardziej, że teraz sytuacja jest jaka jest, no to jest dramat. No, ja tak mówiłam do mojego męża, żebyśmy wzięli kredyt, ale on mówi, nie, coś ty. Chcesz nam gwóźdź do trumny wbić i tak już jesteśmy jednego na tamtym świecie psychicznie, a teraz jeszcze coś takiego. No, ale są takie osoby, które biorą teraz kredyty i nie boją się. No, ale też co innego wziąć kredyt, przypuśćmy tam, nie wiem, 200 tysięcy, czy ileś, a wziąć kredyt 400. Się drugie tyle trzeba spłacić. No właśnie, żeby tak dało się wejść, nie? I żeby nie było już gołej ściany czy coś takiego. No właśnie, o to chodzi, kurczę. Aj. No tak jest, teraz wszystko idzie w górę i to nic się na to nie poradzi. Pensja też by mogła iść w górę, ale... Słuchajcie, tak delikatnie te kwiaty. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak nie będzie mi się podobało, to zrezygnuję z tych kwiatów. Zrobimy tak na szybko coś. Bo nie mam nic gotowego, ale u nas w sklepie generalnie, zanim zamówiłam paczkę, to oglądałam kwiaty i widziałam kwiaty, które by pasowały. No ale niestety, nie, jakoś... Wyleciało mi z głowy. Ale to już co macie, Wiola, zrobione, że tak zapytam? Już macie jakoś tam chociaż trochę, żeby dało się wejść? Jednak wszystko jeszcze tak na świeżo. Gąbkę mam gdzieś schowaną, także muszę sobie taką malutką gąbeczkę. Ale zobaczcie, nie rozlewa się to nawet. Bardzo szybko kwiatuszek. No właśnie, ale powiem wam tak.
Można tego nie robić tak właśnie od razu, tylko ktoś ma czas i w ogóle nie spieszy mu się, to po prostu wsiąść i tak sobie robić, no, że tak powiem, etapami, no nie, ale już na swoim, to jest na swoim, to już całkiem co innego. Niż właśnie jak tak siedzi się, czy tam na wynajętym, czy coś. Nawet to mieszkanie, nawet jak się kredyt spłaca, to już spłaca się tak za swoje. To już wiadomo, że tam swoje się spłaca, a nie ładuje się komuś za wynajem. No my akurat mamy taką komfortową sytuację, że mieszkamy z moim tatą, więc nie płacimy tutaj za mieszkanie, tylko wiadomo za rachunki i takie tam podstawowe rzeczy, które kupujemy, jedzenie i światło i tak dalej, ale za sam wynajem nie płacimy, no to zawsze ta gotówka zostaje w kieszeni. No właśnie, Ola tak samo. To właśnie widzę, że bardzo dużo osób mieszka w swoich domach. No i fajnie, w bloku to trzeba uważać, jak są dzieci, żeby nie było głośno, żeby nie tupały, żeby nie skakały. No i dobra, słuchajcie, takie kwiaty są. Ale zielonych kręcików to chyba nie mam żadnych. No nie mam nic zielonego. Wezmę sobie białe. Wezmę sobie białe, to takie duże, te serce sobie wezmę. No, tym bardziej, słuchajcie, jak jest ktoś ze wsi pochodzi, a później ma iść do miasta, tak jak na przykład ja tutaj, to mieszkałam w mieście, ale mieszkałam w swoim domu, więc jest całkiem inaczej niż jakbym mieszkała w bloku, no nie? Ale też by mi było ciężko przyzwyczaić się do bloku. Na początku jest fajnie, bo to jest, wiecie, coś nowego, no inaczej niż w domu i tak dalej. Klatka schodowa, sąsiedzi, blisko i w ogóle, a później to już dochodzi taka rutyna i wszystko takie, no wiecie, tutaj tutnąć nie można, wodę się spuszcza w łazience, to wszystko słychać, na balkon się wyjdzie zapalić, to jak ktoś nie pali u góry, to zaraz jest, że śmierdzi. Ja osobiście nie palę, tutaj nie palimy, ale tak jest. No i dobra, dwa takie kwiatuchy mam. I zielone listki dam i to będzie chyba tak to wyglądało. Mam jeszcze zrobioną. Taką ramkę z masy lekkiej, więc zaraz zobaczymy, czy ta ramka z masy lekkiej będzie tu pasowała. Może pod spód dam jakiś taki fajny arkusz. Tutaj są kwiaty, więc może coś gładkiego. Zaraz zobaczymy. Może coś takiego. Także taką rameczkę sobie tutaj nakleję też. Taki myk.
Ramkę robiłam. Ramkę mam z jakiejś takiej starej, wiesz co, starego, jakby to powiedzieć, tej. No, uciekło mi to słowo. Tej gumy takiej. Foremki. A masa to jest masa lekka, nasza tutaj ze sklepu. Foremka jest już dosyć stara, także mam porobionych kilka wycisków i one sobie leżą, właśnie czekają na jakąś taką okazję. No i to sobie też podkleję. Podkleję sobie tutaj może na... na dwa kawałki właśnie tej tektury. Bardziej może tak z tej strony. Odnośnie wygranej u nas w wyzwaniu, jaka jest nagroda? U nas jest bono wartości 30 zł. Przewinę sobie wasze komentarze. No właśnie, wszystko ma swoje wady i zalety, dokładnie. Boże, koleżanki, co? Że koleżanka zakaże jej kot. Boże, to już naprawdę masakra. Koty to tak cichuteńko chodzą. No, Wiola, uciekasz. No, ja cię rozumiem całkowicie. Tak, tak, Lidia, foremka, tak, gotowa. W sensie gotowa, że zrobiłam ją sobie wcześniej. Foremka, nałożyłam sobie masę. On sobie zeschnęła, wyjęłam ją. Długo się robi, suszy. No, ta foremka, można ją wyjąć od razu. Ale to wiecie, ja wolę poczekać, aż będzie gotowa. I wtedy. O, to mam akurat w dniu imienin. I wtedy ona już, tak wiecie, tak trochę podeschnie i całkiem inaczej się pracuje. Dzisiaj budujemy sobie tylko z kwiatuszków, które tutaj i listeczków, które tu powycinałam właśnie z tej kolekcji. Nie będę tutaj dokładała żadnych innych. Wiola, myślę, że nie ma problemu. Napisz do Kingi, z tym to raczej nie ma problemu. Wygrana z wyzwania to wygrana w wyzwaniu, także myślę, że tutaj Kinga jest taka bardzo wyrozumiała i spokojnie. Napisz do Kingi, że nie wykorzystałaś, czy możesz wykorzystać. Nie wiem, czy jest określony czas. Chyba nie. Bynajmniej nie kojarzę czegoś takiego. Powinnam to wiedzieć, ale tak jak mówię, to Kinga o tym decyduje i wydaje mi się, że raczej nie ma czegoś takiego, że tutaj jakiś określony czas jest na to. Ale mówię ci, my mamy bardzo, bardzo w porządku szefową, także napisz, zapytaj, będzie wiadomo. Tutaj mam same elementy z tych bloczków do wycinania, także nic nie wycinałam tutaj z tych takich, wiecie, z pasków, bo te paski zostały wczoraj w domu, a ja sobie u mamy wycinałam właśnie te kwiatuchy. Tutaj tak delikatnie z boku będzie zrobione z listeczków, a tutaj dalej to już pewnie zaraz dołożę te dwa kwiaty. Cześć, Iwonko. Witaj, Róża. Słuchajcie, jeszcze tu mam zawijaski. Tylko momencik, bo je zostawiłam.
zawieski mam, ale one się już u nas skończyły. I mam jeszcze... A, Iwonko, za późno. A, tam za późno. Dobrze, że jesteś. Dotarłaś chociaż na kompozycję. Na kompozycję kwiatową. Dobra, przecież mam nożyk. Nożykiem sobie tutaj muszę przeciąć. O. Słuchajcie, jeszcze ze skrapińca takie fajne kwiatuchy, takie fajne listeczki, nie kwiatuchy, tylko listeczki. Zobaczcie, takie zawiaski. Może ja sobie już będę to od razu przyklejała, tak będzie wygodniej mi. Troszeczkę zasłonię tą kompozycję tutaj, ale to nic nie szkodzi. A teraz sobie dam jakiś taki może różowy listek. Może taki sam, tylko że nie zielony, tylko różowy. Viola, no piękna. Pamiętaj, że jak korzystasz z bonu, to zawsze jak sobie coś tam dobierasz. No, że jak korzystasz z bonu, to możesz sobie coś tam dobrać jeszcze. Jak coś, ci się coś spodoba, w sensie do zakupów. I za jednym zamachem kupić sobie właśnie dwie rzeczy, czy tam trzy, co tam będziesz uważała, z jedną wysyłką. Teraz muszę jeszcze te kwiaty gdzieś poutykać. My tu właśnie też się budujemy na wsi i tak powiem wam szczerze, że budujemy się koło mojej teściowej. Niedaleko, zaraz praktycznie obok. Także wiecie, wyobraźcie sobie teraz moją minę. Nie, no generalnie chodzi o to, że po prostu nie chcemy tam mieszkać, a budujemy się tam, bo mamy działkę i chcieliśmy się bardzo, wiecie, wyprowadzić stąd. No i tak właśnie wyszło, że tak. Nie chcę za bardzo rozjeżdżać tej kolekcji, wiecie, na boki, więc tak staram się, żeby ona jednak trzymała tutaj fason w jednym kierunku. Tu jeszcze jakieś kwiatuszki dołożę. Takie delikatne. No nie uciekajcie mi z tej tekturki. I zaraz zobaczę tutaj te listeczki. Bo już mi chyba ten klej się nalżał. O, no już się nagrzał. O, nawet tu mi kawałek złotych snów odpadło. Złote sny to są ze mną wszędzie, naprawdę. Cały czas je gdzieś tutaj mam, bo no, coś z nich robię. Okej, i teraz tak. Te kwiatuchy chciałabym, żeby były tutaj. Tylko teraz, czy umieścić je w tą stronę, czy jakoś tak, czy jakoś... No może jednego dać tu, drugiego dać tu. Jak wam się to widzi? Czy jednego dać tu, drugiego tu, czy razem? Tak, Magda, właśnie o to chodzi. Czasem trzeba wybrać mniejsze zło. Akurat to zło nie wiem, czy jest mniejsze. Aczkolwiek. No. Jak to powiem teraz? Trzeba zacisnąć zęby, robić dobrą minę. I cóż, no mam nadzieję, że kiedyś nam się powiedzie tak, że po prostu sprzedamy tą działkę i wyemigrujemy gdzieś indziej. Ja osobiście wolałabym mieszkać bliżej mojej mamy. Nawet w Wąchocku, słuchajcie, bo u nas niedaleko jest Wąchock. Ten słynny właśnie Wąchock i wolałabym tam mieszkać. A
powiem wam szczerze, że Ochocko jest pięknie, jest piękny zalew, dookoła jest ścieżka rowerowa, piesza, mamy siłownię na świeżym powietrzu, dwa place zabaw, trampolinki takie małe, kładkę z przeszkodami, no jak to powiedzieć, piaszczystą taką plażę. A dobra, okej, okay, widzę już właśnie, dobrze, Iwonko, że czuwasz, uciekłam. Dobra, słuchajcie, robię te kwiatuchy w tym miejscu. Dobrze, że sobie przypomniałam. Bo jednak mam coś jeszcze do tej kolekcji, słuchajcie, mam. Nie zostanie taka łysa, tylko jeszcze coś mam. Kwiatuszki papierowe. Słuchajcie, papieruszki. Papieruszki mam. Teraz je zobaczcie, jakie piękne różyczki. O, widzicie? I to są chyba dwie ostatnie różyczki. Ale nie, moment. Jeszcze mam kwiaty materiałowe i to właśnie taki pomarańcz. O, zobaczcie. A, widzicie? Jednak jestem uratowana. O, także działamy tutaj. Jeszcze troszkę. Ok. Podniosę was może, co? O, ruszyłam, zaraz zobaczymy. O, teraz jest chyba ok. To jest czekoladownik. Czekoladownik. Ale już jest ok, już widzicie wszystko. Dobrze, że dałyście znać, bo wiecie co ja tak niby patrzę, a wcale nie widzę i... Dobrze, że dałyście znać. Jeszcze sobie podopycham, zobaczcie, takie te materiałowe kwiatuszki. Ale mi wpadły do głowy w ostatnim momencie. O. Wszystko, kochane dziewczyny. Nie wiem, czy Artur jeszcze jest z nami, czy już odpadł. Może zasnął. Może Artur zasnął, bo on tutaj po nocy. Kupicie w naszym sklepie. Oczywiście linki umieszczę w opisie filmu. Zawsze to robię. Czasem robię to z opóźnieniem, bo wybaczcie, nie zawsze mam, wiecie co, czas tak od razu usiąść i wszystko zrobić od razu. Wiecie, jak to jest dziecko i no i wiecie, nie muszę wam tego mówić. Ale jak klikniecie sobie, żeby tam obejrzeć filmik, to uzupełniam zdjęcia i uzupełniam opisy właśnie filmu. Dodaję też kartki na bloga, także na blogu możecie sobie zerknąć i też są opisy. Także spokojnie, jeżeli ktoś będzie chciał wiedzieć, jakich ja tu materiałów użyłam, to spokojnie się odnajdzie. A jest Artur. Już myślałam, Artur, że zasnąłeś. Tu jeszcze takiego kwiatuszka sobie dokleję. O, czekajcie. O, tu. Jeszcze z drugiej strony też. Tylko właśnie chciałabym takiego bardziej żwawego, żywszej kolorystyce, ale taki też może być. O. Tak to wygląda, to widzę klej, make-up, no o. Tych różyczek już nie będę doklejała, ale są naprawdę fajne. Pokażę wam je z bliska, tak wyglądają. No i co, jeszcze tutaj coś zielonego dodam, żeby tak ożywić troszkę tą karteczkę. Jeszcze takich listeczków. Miałam dodać te listeczki, to może te, bo tutaj sobie o, ciachnę i coś jeszcze tu pod spód. Może naklej na gorąco. I jeszcze coś, jeszcze.
Dziewczyny, jeżeli macie jakieś pomysły co do czekoladownika, no to piszcie mi tutaj, to będziemy kombinować, jeżeli coś widzicie. No, Madzia, spróbuj, spróbuj. Już niedługo u nas kolejne wyzwanie. Bardzo letnie, słuchajcie, przygotujcie się, przygotujcie. Bardzo letnie, takie smaczne, że tak powiem. Tak was nakieruję, naprowadzę. Mam nadzieję, że dziewczyny nie będą złe, że tutaj zdradziłam troszeczkę tajemnicy. Ale to już możecie sobie kombinować i domyślać się, co tutaj wykombinujemy dla was. Jeszcze takiego kwiatuszka może, czy już nie, czy to już będzie za dużo, bo tak nie bardzo mi się tutaj chce to ułożyć. Brakuje mi, wiecie, o jest, jeszcze jeden taki, właśnie nie mówiłam, że takiego brakuje mi kwiatuszka. I jeszcze tutaj ze dwa takie listeczki małe zielone dodam. Zobaczcie, ta kolekcja ma mnóstwo takich zielonych małych listeczków. Można z nich fajnie tutaj robić takie kompozycje i dopychać, dopychać i dopychać. Dopychać, upychać i robić mnóstwo takich różnych, różnych kompozycji. No i dobra, teraz zostanie mi tylko napis, tylko to jest na urodziny. Czy na imieniny? Nie wiem. Chyba w dniu urodzin, albo może po prostu serdeczne spełnienie najskrytszych marzeń. To są napisy, słuchajcie, od... No dobra, to teraz kto zgadnie. Z jakiej firmy to są napisy? Od jakiego producenta papierów? A wiecie, co wam powiem? Na przyszły live naszykujcie się na fajną zabawę z nagrodą. Ja tu Kingę ścignę i zorganizujemy dla was nagrodę. Na pytanie, które tutaj wam zadam, wybiorę coś nietrudnego, ale możecie się spodziewać, że będzie to właśnie, to będzie właśnie zabawa w pytanie. A, Ola była pierwsza. Tak, Lemoncraft. Lemoncraft, dokładnie. Wybiorę coś dla was nietrudnego, ale będziecie musiały chwilę pogłówkować. Może firmę jakiegoś wykrojnika albo coś. Także może przyjrzyjcie nasz sklep, jakie my tam mamy firmy, jakie firmy mają produkty. I będzie zabawa z nagrodą, także już teraz wam zapowiadam. Następny live będzie albo w przyszły wtorek, albo... w kolejne. Jeszcze zobaczę, jak to będzie, bo to już będzie nowy miesiąc. Tutaj planuję dwa live w miesiącu, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale możecie się nastroić, że będzie pytanko z nagrodą. Tak trochę jak w szkole. Trochę jak w szkole. No i... dam sobie napis jeszcze. Ja tu w ogóle przygotowałam sobie jeszcze perełki i cykiny, ale to już chyba tutaj nie będzie pasowało, bo to jest taki róż i już. Dobra. Jakby tu dała jakieś różowe kwiatki, to wiadomo, że to by spasowało, no nie? Ale to nie ma sensu. Że Lemoncraft. No, w ogóle Lemoncrafty są u nas na sklepie. Słuchajcie, kochani, mamy nawet tą nową kolekcję. Nową kolekcję dziecięcą i tą Sensirinity, czy jak to tam się mówi. Bo wiem, że dużo osób też ma właśnie problem z wymówieniem tej nazwy kolekcji. Także możecie wpadać do nas na zakupy. A ja wam proponuję na przyszłego live'a właśnie coś dziecięcego. I co wy na to? Czy jednak... A, coś mi się chyba krzywo ucięło. Nie. No troszeczkę.
Czy jednak wolicie coś takiego na śluby, na chrzty, czy może być coś dziecięcego, jakiś boksik albo karteczka dziecięca? Ela robiła kompozycję w poziomie. No, ja też powiem ci, że byłam dawno i dlatego pomyślałam, że teraz zrobię coś nowego. Okej. Serdeczne gratulacje. To nie. I co? Wycięłam sobie napis, gdzie ja go mam. Amanda. Ślubne. Do zrobienia na chrzest. No, ja tu niedługo wyskoczę, słuchajcie, z inspiracją. No i co? I co ja tu zrobiłam? Co ja tu zrobiłam, że tu mi się nie mieści? Słuchajcie, tamte dni urodzin. Dałam napis w dniu urodzin. No cóż, no. Czekajcie, imieninowe życzenia, urodzinowe życzenia, dobra. Są urodzinowe i imieninowe. Bo w końcu nie wiem, czy to ma być na urodziny, czy na imieniny. Wiem, że to ma być na pierwszego. Ale czy to ma być na urodziny? Kurde. Chyba na urodziny. Dobra, dam urodzinowe. Naczynie, tak, żeby ewentualnie dało się to jakoś zmienić. Dobra. Ślubne. Artur, wzajemnie, miłego dnia. No dobra, ślubnie dziewczyny, no to ja nie mam tego, nie mam tej nowej kolekcji Serenity, tylko mam dziecięcą, więc ślubnego mogę Wam zaproponować coś innego. Jaką kolekcję byście chcieli? Zobaczę, czy mam. Chciały, bo już poszedł Artur. Zobaczę, czy mam. Rodzinowe życzenie. No właśnie, teraz jak to zrobić, żeby to się tu zmieściło? Ech. Złota dama? Nie, Lidia, złota dama. Chociaż nie było ślubnej złotej damy u mnie chyba. Także, no dobra, dobra, tu złota dama. Dobra, urodzinowe życzenie. Ale teraz w tej ramce coś mi brakuje. Teraz w tej ramce coś mi brakuje. Może jakąś kompozycję tu pociągniemy jeszcze na tą ramkę. Co wy na to? Bo tak jakoś łyso jest. Nie urodzin? Nie urodzin lepiej? Ale ja mam tu jeszcze w dniu urodzin. Nie ślubu. Chyba mam. Jest w dniu urodzin. A, bo będzie jeszcze krótsze. No, dobrze, dobrze. Dobrze kombinujesz. Ola, motylek w ramce. A wiecie co? Wiecie, że ta kolekcja chyba nie ma motyli? Ta kolekcja chyba nie ma motyli. Także zaraz zobaczę, czy mam motyla. Pewnie gdzieś tam mam. Dobra. Tu Lidia podpowiada w dniu urodzin. No i tak zrobimy ten w dniu urodzin. Tak nie lubię, jak mi się takie pojedyncze paseczki tutaj gdzieś plątają. Jest, dobrze. Motylek w ramce, zaraz tu gdzieś pokombinuję tego motylka. O, widzicie, nawet się tu nie nakleiło, także to jednak... Także to, dobrze, to słuchajcie, to robię tak, że... Robię tak, że tutaj jeszcze coś nakleję na tą ramkę. Albo może tutaj już kleję na gorąco. Żebym znowu nie wyjechała. Słuchajcie, weźcie mnie tutaj, dyscyplinujcie dziewczyny, bo znowu wyjadę i nie będziecie nic widać. Nie będziecie nic widzieć. No i tak. Nakleiłam i nie nakleiłam.
tu dam motylka, tu dam gdzieś dniu urodzin, o, będzie gitara. Moje live'y to tylko dla wytrwałych. Patrzę, że dziewczyny z Paper Heaven robią live'a w godzinę, to się zastanawiam, jak one to robią. To jest, nie wiem, niemożliwe. Chociaż byłam przygotowana i wszystko miałam docięte. Dobra, w dniu urodzin. Teraz muszę tak to pokombinować, żeby tu mi nie... To nie było zasłonięte. O, w sumie to tak. Pod spodem mam kosteczkę, ale to i tak fajnie to wisi w powietrzu. Muszę jeszcze jedną kosteczkę tu nakleić. Chociaż to jakby było... Nie, czekajcie. Zrobię to inaczej. Zrobiłam to tak, że odkleiłam tą kosteczkę i nie będzie jej tu widać. Motylek. Motylek z innej kolekcji chyba mam, bo miałam. Jednak nie mam. Nie mam takiego motylka małego chyba. Ale dobra, to już będzie na tyle. Jeszcze tu jedną rzecz tylko zrobię. Chlapanie, słuchajcie. Tu będzie jeszcze tylko chlapanie białą farbą i to będzie koniec. Nic tutaj więcej nie będzie. Tu sobie zasłonię. Nie wiem, czy teraz znowu uciekam. Teraz zerknęłam. Jak dobrze, że na przykład uciekam, ale jak mam live'a, bo czasami uciekam na filmie i to dopiero jest problem. Bo później ja zaglądam i widzę co? Nic. Że nic praktycznie nie widać. Pół pracy. Także wiecie. Dobra, ja do chlapania używam mojej farby z Mintaya. Ta farba jest na tyle fajna, że nie trzeba jej za bardzo rozcieńczać. Ona jest taka, no trochę gęsta jest. Troszkę gęsta jest i coś by się tu przydało. Dobra, tu mam. Tu mam taki kawałeczek. Wiesz co, Lidia, niby tak, ale jednak no fajnie, jak się tak szybko dosyć, no, człowiek ogarnie i tutaj coś, wiecie, zrobi, nie? Chociaż Paper Heaven zawsze ma późnymi wieczorami tą, tego live'a, więc też trochę inaczej, jak się wieczorem robi. Dobra, chlapę. Chciałabym tak zrobić, żeby tu nie pochlapać sobie nic po kółku. Może te papiery sobie ściągnę. A co się resztę zachlapie, to trudno. To tu już nic takiego nie może się zachlapać. Mogą sizal dołożyć, ale nie przeszło mi to do głowy. Myślałam o tym przed live'em, wiecie? Myślałam o tym przed live'em, ale po live'ie gdzieś mi to uciekło.
No i jest ok. Teraz trzeba tylko zostawić do wyschnięcia. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda cały czekoladownik z boku. Środki do kwiatów. To są nasze środki z naszego sklepu. O, to są takie. Nie, jakby to powiedzieć. Gdzieś mi upadła druga. Czekaj, muszę tak... gdzie ja mam tą kamerę? A, tu. O, coś takiego. To są środki z naszych kwiatów, z naszego sklepu. Zaraz Ci podeślę tutaj linka. Ola, to trzeba się odważyć. To naprawdę nic trudnego. Fajna farba i to wystarczy. Dziewczyny kupują farbę, widziałam z takiej ja miałam tą farbę, kolor, coś tam, ale ta farba robi się żółta. Więc jak Kinga sprowadziła tutaj farbę z Mintaja, no to jednak Mintaj, no to już jest taka firma dosyć poważna i wiem, że oni tutaj takiego bubla raczej nie wypuszczą, więc zainwestowałam właśnie w tą farbę. Tak, ja już linkuję. Już podlinkowałam właśnie te serduszka nasze. Tak w krzywo trochę leży widzę w tym w aparacie, w kamerze. I jeszcze chciałam Wam podlinkować, słuchajcie, wykrojnik, który ja tutaj używam do tych kwiatów. I nie wiem, czy to jest na takiej zasadzie, że jak on się nie wyprzeda, to on jeszcze będzie. Bo tutaj ciężko z Rosie coś zamówić, ciężko ta... Ciężko z te tutaj zamówienia dochodzą, więc trzeba korzystać. O. Tak to wygląda. A jeszcze mam jedną rzecz. Już miałam nic nie dokładać, prawda? Ale jeszcze zaraz sobie zobaczę, bo tu mam takiego kabaszonka przezroczystego. Może takiego kabaszonka przezroczystego sobie gdzieś tu wkleić. Ale nie mam już takie wielkie. Już taki wielki. Ten wielki by fajnie wyglądał. Tutaj, oj, tutaj. Niby się rozmazało, ale nie widać. Ale nie, nie będzie tutaj. Nie będzie tutaj to dobrze wyglądało. Można zrobić sobie tutaj, o, zobaczcie, znalazło się. Jakieś takie właśnie ze szklanego produktu. Albo zobaczcie, ja tu mam taki przezroczysty, się zrobił, taka kulka przezroczysta się zrobiła z kleju. Teraz to już się zmatowiła, bo dotknęłam palcem, ale można też pokombinować. Już Wam pokazuję całość, jak to wygląda. Tam się tutaj nitka... Skleję na gorąco. Aj, czekaj, nitko. Tak, tak wygląda. A i chciałabym usunąć te komentarze i nie widzę tutaj teraz, co Wam pokazuję. O, zobaczcie. Można też gesso chlapać, no, można, można. Ale jestem bardzo zadowolona z tej farby. Tak wygląda cała kompozycja. O, tutaj. Ktoś, kto się spóźnił, może sobie nadrobić, jak robiłam te kwiatki. Czyli byle jak. Byle szybko. Ale to taki fajny patent. Jeżeli ktoś ma suche pastele, to można sobie pokolorować i tak to będzie wyglądało. Oczywiście moje czekoladowniki są oklejone. No i w środku, dla tych osób, które się spóźniły, to zaraz pokażę, jak to wygląda. O. W środku jest, są te no, kropeczki. Tak wygląda. Tak, Iwonka, ty się spóźniłaś, ale tutaj też parę osób innych też przyszło później. Także dziękuję Wam bardzo za obecność. Polecam nasz sklepik i my nasze nowe papiery.
które zapełniły się, znaczy półki zapełniły się papierami, można zamawiać. Następnym razem pamiętajcie, że będzie live z niespodzianką, także dam tutaj Wam też znać wcześniej, że będzie jakaś niespodzianka, żebyście nie przegapili, nie przegapiły. Nie, baza, tak, baza gotowa. Tak, Iwonko, baza gotowa, rzeczy z papieru. Baza gotowa, rzeczy z papieru. Wiecie co, jeszcze sobie dokleję jednego kwiatuszka, bo widzę, że tutaj mi takie... taką mam lukę. A ja bardzo nie lubię, jak mam jakąś lukę i takiego białego kwiatuszka sobie jeszcze wykleję. Także tak to wygląda. Żegnam się z Wami, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia następnym razem. Pa!